No siemanku, uszanowanko, z tej strony Tomi Juniorski and welcome back to Siema Sąsiad! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siema Sąsiad. Testujemy teraz teorię na żywo, ponieważ Krzysztof Małkowski napisał pod tym drzewem, które zasadziłeś, jest złote jabłko. Ja już też się zastanawiałem nad tym złotym jabłkiem, ponieważ one wyrosły mniej więcej do takich rozmiarów i ja powiedziałem, że one już dalej nie rośnie, ale możliwe, że tam jakieś złote jabłko spadło i tak dalej. Zobaczymy, czy Krzysztof Małkowski ma rację. Dobra, lecimy teraz od razu po sadzonkę. My ją tutaj szybko zasadzimy. Mamy szczęście, że sąsiad sobie wyszedł na spacer. Wbiegniemy tutaj szybciutko, przeskoczymy na drugą stronę, wchodzimy na klatkę schodową, bierzemy sadzonkę, siejemy i zobaczcie, czekajcie, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale jeżeli uderzymy tutaj w to, to nam się otwiera ta klatka schodowa. Czekajcie. Biegniemy teraz do góry. Jesteśmy już teraz na tej klatce schodowej. W ogóle dziękuję wam bardzo, że wam się spodobał ten odcinek na temat tych wszystkich teorii. W ogóle... No jestem po prostu w ciężkim szoku, że Tiny Build chowa takie tajemnice i nie chce nam nic więcej powiedzieć. Dobra, mamy teraz tutaj nasionko i my już to na live'ie mieliśmy, że zasadziliśmy to nasionko przy jego domu i zaczęło wyrastać czerwone drzewo. A co jak rzeczywiście to jest jakieś drzewo, które da nam później jabłko, bo... ale ja się teraz przestraszyłem, bo... No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz się sąsiad tutaj odbrazi. Siejemy szybko tutaj, zasialiśmy. Uciekaj, zostaw mnie. Niech mnie tutaj sąsiad nie łapie, dobra. On tutaj znowu jakąś animację odpierdzieli, ja tutaj biorę od razu konewkę. Nalewamy sobie może tutaj wody, czekajcie. Okej, goni nas. Mamy wodę. Miejmy nadzieję, że mamy teraz wodę. To podlejemy sobie tutaj to nasze drzewko, bo z tego co mi się wydaje, to zawsze trzeba po raz pierwszy podlać drzewko, dokładnie, zobaczcie. Lejemy. Mam nadzieję, że wystarczy tylko i wyłącznie raz, bo ja testowałem na live'ie, podlewaliśmy co chwileczkę, ale wydaje mi się, że wystarczy tylko i wyłącznie raz. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie podlejemy dwa razy i poczekamy, aż to drzewko zacznie wyrastać. One za chwileczkę tutaj powinno się pojawić i na początku mówiliście na live'ie, że to jest grzyb, ale to nie jest grzyb, to jest czerwone drzewko. Dobra, nie wiem, gdzie jest sąsiad, ale... Ale jest dobrze, bo tutaj sobie podlewamy, wszystko fajnie, pięknie i tak dalej. Dobra, zostało podlane. Nie wiem teraz, czy dać się zabić temu sąsiadowi, chciałem powiedzieć złotemu sąsiadowi, czy dalej tutaj podlewać i poczekać, aż się pojawi chociaż jakaś kopułka, to wtedy sobie troszeczkę tą grę przyspieszymy, żebyśmy, wiecie jak, nie czekali tutaj 7 godzin na to, żeby to drzewo wyrosło. Nie, myślałem, że już się tutaj pojawia. Kurde, mam nadzieję, że zasiałem to drzewko. Czy też nie? Czekajcie, ja nie wiem, gdzie jest teraz sąsiad. Gdzie jest sąsiad? Halo, sąsiad! Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, gdzieś tutaj jest. Zablokował się! Zablokował się, bo widzicie? Tutaj jest to drzewo. Tu jest taka linka i jest jabłko. Możliwe, że... No, mam nadzieję, że Krzysztof Małkowski ma rację. Ja to testuję na żywo. Znaczy, no wiecie jak, na żywo. No 14 minut temu... O, jest, rośnie. Dobra. Póki, dzięki temu, że sąsiad jest zablokowany, to ja sobie teraz tutaj przewinę tą grę, wiecie jak, żebyście się nie nudzili i poczekamy, aż drzewo wyrośnie. Dobra, jak już sami widzicie, nasze drzewo urosło do większych rozmiarów niż ostatnio testowaliśmy to na live, ponieważ ja myślałem, że to drzewo, to czerwone drzewo, które rośnie, one rośnie do mniej więcej takiej wysokości, a zobaczcie jak to kurde wyrosło, mega po prostu wyrosło. Mam nadzieję, że tam rzeczywiście jest jakieś złote jabłko albo coś takiego, bo jeżeli nie, to ten odcinek jest po prostu na marne. Ja oczywiście się tutaj troszeczkę wspomogłem naszym trainerem, speed na 20 trwało to około 20 minut i drzewo wyrosło. Dobra, idziemy teraz sprawdzić, ja w ogóle zastanawiam się, gdzie jest sąsiad, bo już do tego gdzieś widziałem, że tutaj sobie baraszkował. Dobra, zobaczcie. I co? Nic. Nic nie ma, nic. Nic nie ma, nie ma żadnego złotego jabłka. Ale czekaj, czekaj, kuźwa mać, właśnie chciałem powiedzieć, że na obrazku jest napisane, że to,
Jest napisane, jest namalowane, że to złote jabłko jest przywiązane do gałęzi. Ja pierdzielę, co ja teraz potrzebuję? Może rzucę tam konewką? Nie. Nie udało się, fuck. Ja pierdzielę, widzicie, tam coś wisi, to jest na bank, to jest złote jabłko. Hop! Nie udało się, wiecie co, ja muszę iść do pokoju deweloperskiego po nasz pistolet, także ja tutaj czym prędzej się będę szybko glitchował, szybko, biegniemy do pokoju deweloperskiego czym prędzej. Czekajcie, mam nadzieję, że teraz nas sąsiad tutaj nie złapie. Sąsiad, zostaw mnie, sąsiad, proszę cię, kurde. Ja muszę szybko do pokoju deweloperskiego, to jest... Jest tutaj jeszcze, wisi coś? Jest, wisi jeszcze na 100%, nie? Wisi na 100%, dobra. Biegniemy szybko tutaj do góry, w ogóle dlaczego sąsiad sobie tutaj nie wyłączył tej, no jak to się... Widzicie? Tu jest, widzicie? Tu jest ulica, tu to drzewo wyrosło, tutaj powinien być nasz domek i tutaj wisi złote jabłko, ty ja pierdzielę, nie? Dawaj mi teraz szybko pokój deweloperski, czym prędzej się tam musimy do niego dostać. Najlepiej tędy. Tutaj, hop, idziemy teraz tutaj do góry i powinniśmy strzaskać najlepiej tutaj tą szybę. Czekaj, tą szybę, dawaj. Tą szybę tutaj. Dobra, szyba została strzaskana. Sąsiad gdzieś tam na dole chyba chodzi, tak mi się coś wydaje, bo tutaj słyszę jego kroki, dobra. Uderzamy, pyk. Jesteśmy teraz u góry, teraz jak tam przeskoczyć? Jak tam przeskoczyć? Czy mi się uda? Czekajcie, najlepiej z parasolką, najlepiej kurde z parasolką, chyba że da się wskoczyć tutaj na tą lampę. O, za daleko, to było po prostu za daleko. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz, jak nie to pójdziemy po parasolkę i wtedy parasolka powinna nam pomóc, no. Dlaczego? O, jest, dobra, jest teraz na dole, myślę, że to już nie będzie działało, hop. Dobra, ale ja tam nie wskoczę, bo tu jest zamknięte, czekajcie. Dobra, udało się tak, bez żadnej parasolki, bez jakiegoś wskakiwania na lampy i tak dalej. Wskoczymy tutaj, idziemy szybko do pokoju deweloperskiego, który znajduje się właśnie tutaj. O! Jabłka porozpierdzielały tutaj te... Widzicie? Porozpierdzielały tutaj te pudełka. Chyba dlatego, że odgadliśmy złote jabłko albo coś takiego. Nie, może to się odwróciło. Ej! Nie strzelaj teraz do mnie, czekaj. W ogóle mówiliście, że jak się podniesie to jabłko, to one jest złote, czekaj. Dawaj mi to jabłko, o jest, ale to nie jest złote jabłko, także to jest jakaś inna teoria, dobra. Dawaj, idź szybko tutaj, ej, to mnie odwraca, no, ja tam się nie umiem teraz dostać. Tiny Build to zrobił specjalnie, bo my się musimy... Co teraz się stało? Dlaczego mnie to zabiło? Coś mnie tutaj zabiło, nieważne. Lecimy szybko tutaj do góry. Wydaje mi się, że teraz się to odwróciło wszystko, bo tam mamy przecież dostęp do pistoletu i teraz deweloper chciał, żebyśmy się tam nie dostali, nie? Dawaj mi to, krzesło. Szybko wskakuj tutaj. Tutaj musimy znowu rozpierdzielić to samo okno. Trzymaj, hop. Dobra, i teraz wskakujemy do góry, ale potrzebuję teraz tutaj jakieś pudełko, hop. Spuszczamy to na dół, okej, dobra. I rzucamy. O, nie trafiłem, czekaj, jeszcze raz. Hop, dobra. Podskoczyliśmy teraz do góry, hop. I tutaj, nie? I tu jest ten pokój deweloperski. I na początku on był zamknięty, ale teraz to się tutaj wszystko poodwracało. Widzisz? Dobra, udało mi się, gdzie jest ten pistolet? Dawaj mi, tu jest pistolet. Dawaj mi ten pistolet, jest, mamy pistolet. Idziemy teraz szybko na dół, ale tak, żeby się nie zabić. I spróbujmy strzelić w to złote jabłko. Miejmy nadzieję, że się kurde uda, no. Bo to będzie teraz jakiś mega super turbo hiper prezent dla nas. Na tym kurde kanale. Nie, zabije się. Nie, myślałem, że się zabije. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj. Niech się uda w to strzelić, nie? Niech się uda w to strzelić. Czekaj, gdzie jest to złote jabłko? Tutaj, nie? O Boże. Sąsiad, odejdź. Jest! Jest! Trafiłem! Widzicie? Mamy kurde złote jabłko! Mamy złote jabłko, to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu nie... Ja się tutaj skryję, bo tutaj sąsiad nas nie umie dorwać. Mamy złote kuźwa jabłko. Zobaczcie, pierwszy raz w Alfie 4 pojawiło się złote jabłko, nie? Musieliśmy... To drzewo musiało wyrosnąć, na tej gałęzi było złote jabłko, musieliśmy tam strzelić, żeby to złote jabłko spadło, ty. Ja pierdzielę. Dlatego w tym pokoju deweloperskim teraz się udało wejść normalnie, a nie musieliśmy tak te drzwi otwierać, jak to było na live'ie, bo teraz te
te strzelnice z tych jabłek, one się, to już ma teraz sens. Strzelnice z jabłek się odwróciły i nie pozwoliły mi tam wejść, ty. Ale mamy to złote jabłko, nie? Mamy teraz to złote jabłko, teraz to są złotym jabłkiem. Wydaje mi się, że, nie wiem, gdzie by wsadzić to złote jabłko? Kurde, wyście się zastanawiali teraz, gdzie on jest? Wyście się teraz zastanawiali nad tym, nad tą rurą, że może do tej rury wsadzić to złote jabłko. Znaczy... A, bo mam broń. Okej, dobra, spoko. Znaczy, na live'ie mówiliście, żeby wsadzić tam nasionko, ale to nic nie dało. To nic nie dało. Widzicie? Jakie to jest w ogóle ciężkie. Fuck, jakie to jest ciężkie, ty, człowieku. Patrz. Nie, to jest niemożliwe, ale dlaczego to złote jabłko jest naprawdę złote? Zobaczcie, jak one pięknie wygląda, nie? Zobaczcie. To jest po prostu maraz, że nam się udało odgadnąć złote jabłko. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof Małkowski. Pisałeś jakieś pół godziny temu, bo w sumie pół godziny temu zobaczyłem twój komentarz i stwierdziłem, kurde, tam musi coś jeszcze być, nie? To jest kolejny sekret, który odgadnęliśmy. Dobra, gdzie by to złote jabłko teraz wsadzić? Ale czekajcie, bo tu jest trąba. Tu jest trąba i na dole też jest jeszcze jedna trąba, nie? Może tam to wsadzić. Może tam by to wsadzić. Ej, tu jest gdzieś sąsiad? Nie, nie ma go tutaj. Czekajcie. My teraz szybko Ej, nie umiem teraz stąd wyjść. My teraz szybko pobiegniemy. Tutaj otworzymy, okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj się... Nie, tutaj się zabijemy. To pobiegniemy teraz tutaj na dół. Czekajcie, rozwalimy szybę tym czymś i zeskakujemy na dół. Dobra, nie zabiliśmy się. Idziemy teraz tutaj, do tej drugiej trąby, gdzie ona była? Tutaj jest ta druga trąba, nie? Myśmy ją odnaleźli na live'ie. I tutaj jest ta, może jak tutaj wsadzimy do tej drugiej trąby, gdzie ona jest? To... Ej, sąsiad! Co?! Co to jest?! Ej, to jest to pomieszczenie pod mapą, to jest to pomieszczenie pod mapą! Tam szedł ten taki, co tak, wiecie jak? Tam stał! I sąsiad nas wziął! I sąsiad nas, kurde, wziął. I nie mamy już złotego jabłka. Może teraz coś się pojawiło przy tej większej torbie. Znaczy torbie, w trąbie. Jasne gwinty. Krzysztof Małkowski, jesteś bogiem. Łapkujcie Krzysztofa Małkowskiego, ponieważ... Nie wiem, czy to sam odnalazł, czy po prostu znalazł jakąś taką teorię gdzieś u kogoś, ale... Możecie być pewni, mamy... Nie, odejdź, kurde! Złapał nas, mam nadzieję, że teraz się pojawi złote jabłko. Nie, niby mamy jeszcze... Fuck! Gra się skraszowała. Czekajcie, odpalę jeszcze raz. Dobra, jesteśmy. Nie mamy już żadnego złotego jabłka. Patrzcie, bierzemy tutaj skrzynkę, znaczy to pudełko i nie ma nic. Dobra, biegniemy teraz szybko, czym prędzej do tej większej torby. Znowu mówię torby! Do trąby chciałem powiedzieć, dobra. Ten nas nie goni, ten się już tam zdenerwował, że nas nie umie dogonić. I zobaczcie, może tutaj coś się pojawi teraz, nie? Nie. Nic się nie pojawiło. A jak to się załączy teraz? A jak to się teraz załączy? I co? Nic. I co? Nic. Nie działa. Kurde, myślałem, że jak wsadzę do tej... znowu chciałem powiedzieć torby. Do tej trąby, to jabłko... Ale widzieliście tą cutscenkę? Kurde, ja sobie będę musiał za chwilę przy montażu zobaczyć jeszcze raz tą cutscenkę. Ja tylko wiem, że znajdowaliśmy się w pomieszczeniu pod mapą i tam szedł ten taki, co tak, wiecie jak, tak na czarno jest i on tak flankuje. Myśmy się popatrzyli, on tak jakby wszedł i sąsiad nas złapał. I ten sąsiad też tam stoi właśnie w takiej pozycji, stoi sąsiad przy oknie i on nam po prostu zamknął oczy, nie? I gramofon, rozwalony gramofon tam był, ty. Ja pierdzielę, ty. Jakie tu są sekrety? Ja myślałem, że ta Alfa 4 już się skończyła. Już chciałem powiedzieć, wiecie co? Nie mamy już żadnych sekretów do Alfy 4. Dajcie mi spokój. Tutaj też coś trzeba zrobić, nie? Tutaj też coś trzeba zrobić. Jest wciśnięty 1, 2, 3, 4, nie? Jest wciśnięty 1, 2, 3, 4. Ale tu na bank coś trzeba jeszcze zrobić, bo nie po to, by tani build wsadzał coś takiego, nie? Ciup, zabiłem się. Dobra, lecimy szybko jeszcze zobaczyć do tej trąby. Torby. I zobaczymy, czy to złote jabłko zostało wyplute. Nie. Ale dlaczego akurat to złote jabłko się wsadziło tutaj? I co to może ten znak tutaj oznaczać? Coś takiego, on jest w takiej pozycji w tej piwnicy, tam na dole pod mapą. I jedno dziecko tak jakby odrzucił, też pisaliście. Ja pierdzielę, ty. Ja ten odcinek naprawdę musiałem nagrać o 22, ten odcinek jest wrzucany o 23, czy tam o 24.
Masakra, masakra. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof Małkowski. Nie dziękujcie mi, ponieważ to Krzysztof Małkowski podpowiedział mi, że tam jest na bank złote jabłko. Pod tym drzewem, które zasadziłeś, jest złote jabłko, nie?